Witajcie, z tej strony ponownie Starkej. No i dzisiaj, po kilkudniowej przerwie, powracamy do Death's Gambit. Na początku widzę, że trzeba będzie chyba trochę przygłośnić te dźwięki w ogóle, żeby było to sensowniej. No i ogólnie mówiąc, po tej jakże wspaniałej przerwie kilkudniowej, która była spowodowana niestety koniecznością zajęcia się czymś innym, wracam do tej jakże wspaniałej gierki. No i powiem wam szczerze, zawiodłem się po części na was. Nikt nie pomógł mi z Dark Knightem, czy jakoś tak. No trudno się mówi. Więc musiałem sam się dowiedzieć co i jak. I dzięki temu wiem, jak przezwyciężyć tych tajemniczych gości, którzy go wzmacniali. No i pewnie znowu śmierć. No jasne. Dobra, na szczęście nie śmierć, tylko po prostu mniej piór przeciwko niemu. No i cała tajemnica, jak się nim zająć wcześniej. Więc miejmy nadzieję, że to, co tam usłyszałem, jest prawdziwe. No i jeszcze tego brakowało. Ktoś mi mówi, że będę musiał walczyć albo bez piór, albo liczyć po prostu na to, że przyjdę tu kiedyś jeszcze raz i tym razem się nie zatruję. I no niestety póki co wszystko wskazuje na brak piór. Wiem już dzięki temu, jak się zająć tymi wszystkimi potwornościami, które będą mnie chciały zamordować. Tylko powiem szczerze, nie jestem przekonany, czy to jest rozwiązanie dobre. Znając życie, pewnie oni teraz powracają do życia. Ale musiałem. Musiałem po prostu sprawdzić. Jednak nie. Patrzcie. Jeśli ich tutaj wyeliminuję, to oni już permanentnie znikają. Dobra. W takim wypadku jest to może naprawdę dobre rozwiązanie problemów. Tym bossem. Dobra. Masz ze słoni mlecznego kamienia. No i gin. Zgin, przepadnij, zmuro nieczysta. No i masz kolejny kamyczek. Dziab. Mam nadzieję, że to wszyscy, bo jednak nie chciałbym nagle odnaleźć kolejnych i się dowiedzieć, że no niby ci się udało, niby nie. Dobra. Też w wypadku kamyki już nie są mi potrzebne. Kurka. I w pierwszej kolejności słonka. No i 6 piór przeciwko temu wszystkiemu. No ja dziękuję. I idzie. On był łatwym bossem, a teraz kiedy nie będzie miał wsparcia w teorii, powinno się właśnie łatwo bardzo udać go unicestwić. Okej. Dobra, szybko pióro. Nie. Pewnie przerwy od grania w ogóle chyba bardziej mi przeszkodziły niż pomogły, tak naprawdę. No ale cóż. Ja tam nie jestem, żeby poważnie taki temat mówić. No, wy to widzicie, próbowałem wyskoczyć. Nie. Po prostu nie pozwoliło mi nawet wyskoczyć moim Y-kiem, żeby uchronić się przed tym. Trochę wredne. Ale przynajmniej mam już utorowaną drogę do niego. I musiałem dostać. Ale dobra, naprawdę. Nie jest to temat na obecny moment. W sumie temat na obecny moment, nie, no to nie jest po prostu coś, czym powinienem się
zajmować teraz, czyli nas nie powinno jakoś więcej narzekać. Aha. Mówi, że znowu padnę na nim. Chociaż tak naprawdę to już mogłem go za pierwszym razem pokonać, gdyby nie to, że nagle dostał tego swojego powera i nie mógłbym go w ogóle zranić. I dobra, szarża delikatna. Dobra. Unik. I na spokojnie trzeba. Dobra. I wyskakujemy. Galbardon, teraz szarża. Zadajemy poważne obrażenia. I jednocześnie wzmacniamy sobie o 15% obrażenia zdawane halabardą. No, jak widzicie, nie jest trudny. Tylko moje nieprzygotowanie i ten. Sama w sobie sytuacja, że jak mówię, od kilku dni miałem styczności z tym wszystkim. Ze względów różnych. No wczoraj to głównie przez to, że niewielka aktualizacja sprzętu była mojego, którą zademonstrowałem wam na przykładzie właśnie na twarzy książce za pośrednictwem mojego zdjęcia nowej grafiki. A żeby nie było, nie jest ona jedynym aspektem, który się zmienił. Ogólnie mam teraz jakiś zakazany klucz i punkt talentu. Uhu, fajnie, mamy windkę. Mogę iść dalej. Nie wiem, czy to mądra decyzja. Okej, okay, wiecie co? Wygląda to na jakieś takie... aż dziwne. Jak technologii. Ja nawet nie wiem, co o tym myśleć. Teraz może naprawdę... wow. Dobra. W sumie... wow. Świat fantazy, a tu nagle takie... no, delikatnie mówiąc, takie wręcz już... fernetyczne, przyszłościowe miejsce. Ciekawe. Ja nie wiem, co o tym myśleć do końca. Ale wow. Takich rzeczy po tej grze bym się nie spodziewał. Tutaj była ta winda. Może przydałoby się znaleźć jakieś coś. No nie wiem, rozjaśniło to wszystko trochę? Jakiś sekret? A, coś uruchomiłem. Kolejna winda w dół? Serio? Nie. Ja mówię, że to jest jakiś labirynt. Powiem szczerze, chciałbym pójść zająć się czymś innym, ale... no, nie będę ukrywał, właśnie chciałbym iść, a z drugiej strony, no, nie czuję, żeby to było to miejsce, do którego teraz powinienem się udać. A7 Lancer. No, Lancer. 5 obrażeń. A, piu. Już rozumiem. Nie wiem, co o tym myśleć, poza tym, że no... jak już mówiłem niejednokrotnie, no... całkowicie nie mój... nie to, czego bym się spodziewał po tej grze. Aha. Dobra, mniejsza z tym. Zaraz się zobaczy, co i jak. A. No ale powiem wam szczerze, trochę dziwne. Jak nawet jak moim... Droid Cranium. To... Eus 11 do witalności, no nieźle. Czarne.
Ale nie wiem, co za bardzo o tym wszystkim myśleć. Wow. Fajne, ale no, no naprawdę. Lokacja taka trochę dająca się być taka urwana z kontekstu. Dla mnie, jako że się nie znam. No nie wiem, czego się spodziewać w tej lokacji, jak już mówiłem milionkrotnie. Aha. Ja nie wiem do końca, co tu się dzieje, ale jak widzicie, coś żebym odkrył. Chyba. No, lokacja naprawdę taka pod żadnym względem nie pasująca do reszty świata gry. Ogólnie jest jakiś energy cell, jakiś tam rdzeń energetyczny, coś tego typu. Taki sam przeciwnik jak w obserwatorium. No dziękuję, spadłem. Ale o dziwo, nie tracę pióra przy tym. No cóż. W takim też wypadku, jak fajna by ta lokacja nie była, czy tam nie fajna, trudno mi cokolwiek o niej powiedzieć tak na poważnie. Ja chyba podziękuję temu wszystkiemu i... I co? Powiem sobie szczerze. Powalałbym zwiedzać normalny świat niż takie coś. Nie zrozumcie mnie źle, wcześniej później na pewno tutaj przylezę, ale... Nawet nie czuję, żeby to... Czuję, żeby to był dobry pomysł, no nie, no znowu w dół. Ja nie chcę w dół. Ale nie tylko chodzi o pomysł sam w sobie, tylko... No nie czuję tej lokacji. Nie wiem, w jakim kontekście w ogóle ją przedstawiono, po co ona jest. Nie pasuje mi do świata. Inaczej mówiąc, moim zdaniem wielki minus. Kiedy tu przyjdziemy, po co, co wtedy? Chyba w sumie na sam koniec, przed ostatecznym starciem, o ile jakiekolwiek tutaj tykowe będzie. Nie ukrywam, możliwe, że tutaj jako takiego starcia ostatecznego nie będzie, tylko dajmy na to jakaś lokacja, włazimy do tej lokacji i na tym się kończy wszystko. O, z nim też można robić już bohaterski... Jak to się nazywa? Rewanż. Aha. Czyli też takiego skróta mamy. Warto wiedzieć, że ta winda tylko po to tu była. Chociaż liczyłem na to, że ona będzie, nie wiem, odkrywała cokolwiek nowego, dała jakieś bonusy, nowe przejścia, cokolwiek od tej. Nie, tak po prostu jest sobie. Dobra, więc lezim. Lezim, póki możemy. Nie, może bym zobaczył nawet, jak to by było, gdybym ulepszył tą broń energetyczną. Nie mój styl, nie mój klimat, ale może być... No, delikatnie to nazywając tak... Mocno przydatna. Dobra. Bez skalowania, ale trochę większe obrażenia. Dobra, czemu nie mam trochę tych kamyków, co... robić? I przy okazji, jeszcze jestem tutaj, co... Miałem jakieś powtórki? Tak, jak zwykle. Pełno wszystkiego. Tutaj już nie ma co odczarowywać, więc no. Obecnie to wszystko. Lecimy dalej. Czyli tym razem albo do obserwatorium, które no w moim odczuciu jest jeszcze trudniejsze. Właśnie, jeszcze tak pamiętam. Pora się wylewelupować. Będę miał ostatnią zdolność do halabardy już dostępną. A wraz z nią
Może być dosyć ciekawe. Dobra, o ile wystarczy, bo tego też nie jestem taki pewien. Dobra, no wystarczyło, więc teraz to niech będzie, że... Witalność? Nie, no dobra, niech będzie witalność do szóstki i ten hejs są do szóstki. Prawie. Jeszcze raz do posągu. Abilities. No i Cyclo. Suclone. Teraz lewy trigger plus B, czyli tarczowanie się plus B będzie dawało jakiś obrocik. I... Aha. I też zwiększa to obrażenia zadawane halabardami. Vildredor tears itself apart, marinating in the knowledge that immortality is a stone's throw away. The ambitious who dare venture into Cyrodiil are assassinated, leaving behind pockets of influence. Not without sacrifice, tribes that wane are executed or assimilated. But as warlords rise, the ire of the remaining rally to crush them. And so, the cycle continues. The rampant death of our own kind, unprecedented. Perhaps, if Cyrodiil falls, the Vildredor's focus may turn away from themselves and towards new lands. Don't fool yourself into thinking Cyrodiil is a neutral kingdom. They will push out when the time is right. And who could possibly stop them if I don't end it here and now? What happens after is not my concern. Jest taki trochę bohaterem, który chce ratować sytuację. Aha. Nowa zdolność, która jest powiązana z... Długim mieczem. Elektryczne uderzenie. Fajna rzecz, ale... No, co mi nie idziesz dalej? Maybe there's redemption for you yet. Past all when his care, sure I. Rumors would have us believe Cyrodiil's source of immortality lies somewhere within. If you intend to continue this journey, that is where I'm headed. Why you wish to go to Kaer Shorai while already an immortal confounds me. But I don't care much either way. Just know that if you attempt to take the source, I will cut you down without hesitation. Pan Jaszczurek idzie w tym samym kierunku co my, ale nie pozwoli nam przyjąć jakiegoś źródła nieśmiertelności, czymkolwiek ono tak naprawdę jest. Dobra. Nie zjawiam takie numery, Jaszczurek. Co to za lokacja ma być? Walczyłem już z trudniejszymi przeciwnikami. Kolejny. Dobra. No, nie po sprawie. Tak? Nie ten przycisk. Znowu się... plączą i gry. Jakaś zamszona tarcza. Czy tam tarcza mchu? Jeszcze lepsza tarcza. I wymaga mniej siły, tylko... ten przycisk. Jak blokuję, to niestety ciągle mi będzie żarło wytrzymałość. Ryzykowne, nie przeczę. Ale... no, ja jestem gotów spróbować, chociaż przez chwilę z niej pokorzystać. Jeśli będzie źle, to... najwyraźniej... Dobra, nie najwyraźniej, najwyżej wrócimy do starej tarczki. Trochę gorszej, ale bezpieczniejszej, bądź co bądź. Jakiś snajper? Ja. Snajper. Jak nic snajper. Dobra. To jest snajper z jak nic bronią palną. Dobra. I mamy kolejne miejsce, do którego można wleźć tylko jeśli się nie zażarło ani jednego pióra. A. I smoczy rycerz. Jak się okazuje, wróg, z którym naprawdę trzeba być ostrożnym.
Ja miałem jakiegoś wyjątkowego farta ponoć z tym, że udało mi się go ostatnio pokonać od tak po prostu. Nie. Ciągle macha tym mieczem, nie da się go uderzyć. Nie no, widzicie? A, jeszcze zna trik, który mu przywraca pełnię życia. Super. Nie. I znowu robię tego trika. Nie wiem, czemu kojarzy mi się dosyć mocno ten gościu z czarnymi rycerzami w Dark Soulsach. Ten złoty smoczy rycerz. Ale proszę. Kolejnego udało się pokonać. Zamiast za kamień dusz i śmierć. To już lokacja wymagająca bądź co bądź, ale ja się i tak tym go jakoś szczególnie nie przejmuję. Damy radę. A. No na pewno. Na pewno dam radę, jeśli tak dalej będę. Dobra, wiecie co, nie. Tarcza mchu, fajna rzecz, ale potrzebuję tarczy, która mi nie będzie żarła tego wszystkiego, od tak po prostu. Trochę bezpieczniej, patrząc na to, że chcę zdobyć tą skrzynkę, która jest bądź co bądź. Okej. Odkryłem pewną właściwość. Jak ktoś za tym, to mnie nie trafia snajper po prostu. O, tak było blisko. Widzicie co? Co za pech. Ja się nie poddam. Co prawda odcinek już jest ponad połowie ukończony, ale wiecie. Nie ma szans, żebym się miał poddać czy coś. Ja po prostu chcę mieć już to za sobą, ale w sposób taki. No kompletny, najdelikatniej to tak nazywając. Dobra. Tak więc, wiem jeszcze też, że tych jaszczurów łatwo unicestwić chociażby tym skokiem z halabardy. Dobra. Dobra, tylko. I co my tu mamy? Ej, Steura. Nie wiem, co ona powoduje, ale zapadę się ciekawie. Mhm. Jak ubiję wroga, to mi przyspiesza się prędkość chodzenia na jakiś czas. Liczyłem na coś lepszego. Ale dobra, nie będę aż tak wybrzydzał. Ważne, że cokolwiek dostałem tak naprawdę. I spokojnie mogę teraz zżyć piórka. Tam był wróg. Dobra. Nie wiem, którędy iść, gdzie iść, po co iść, jak iść. O, pięknie, beczki wybuchajki. Aha. Zniszczyłem sobie. Super. Zniszczyłem sobie chyba punkt zapisu. Swoimi beczkami wybuchajkami. Tutaj zapisać mogłoby się tylko akolita śmierci, bądź ktokolwiek, kto nie jest na tyle głupi, żeby to wybuchnąć. Znaczy mówiąc, każdy, kto nie jest mną.
fajne, że z kogoś to używa maczugi wypada nagle broń. No jak to się nazywa? Będąca halabardą. Dobra. Unicestwiamy wszystko na swojej drodze. Tam i tak się nie da wrócić w teorii. Mówię w teorii, bo w praktyce pewnie jest jakiś sposób dosyć prosty, żeby tam powrócić, w szczególności z moimi możliwościami. No, czyli tak się tu będzie teraz wracało. Ale w sumie nie mam po co wracać tak całkowicie szczerze, więc... Lecimy dalej, z nadzieją na to, że mimo tego, że tak zlamiłem i zniszczyłem ten posąg śmierci, to nie będzie tak wcale źle. Ja w najgorszym wypadku po prostu bym musiał zacząć od początku przez moją lamę, jeśli ona jest taka okropna i wielka. I grać jako kulita śmierci. Origa. Nie wiem kim będzie, ale dobra. I teraz nie wiem, iść w dół czy w górę. Ktoś mówi, że w dół będzie... A, nie da się w dół. Dobra. To w takim razie tylko góra. Miejmy nadzieję, że nie będę żałował tej decyzji. Też patrząc na brakujący posążek, to mogę żałować i to bardzo nawet. Dziękuję bardzo. Kaptur kapłana, czy w sumie księdza. Do inteligencji, jeden do witalności. Gdybym grał dalej czardziejem, to byłoby to jak nic. Wagi. Ale nie gram czarodziejem, więc no. I nie wiem, czy będzie mi to do czegokolwiek potrzebne. O, można gdzieś wleść. Kolejny. Dobra. Wy go widzicie? On po prostu spami ze. Jak chce i kiedy chce. Nie, ci rycerze naprawdę są okropni. Nie. No i oczywiście stamina low, więc już się zregenerował w pełni. O tak po prostu, bo... To jest normalne. Całkowicie normalne, jak mówiłem, żeby wróg ciągle machał mieczem i nawet nie dał chwili na cokolwiek. Dobra, pierwszy raz udało mi się to przerwać, przynajmniej temu osobnikowi. Dobra. No już zaczyna faza sruwacza. A, no super. Co? Aha. Sobie nawet nie wiem, o co tu do końca chodziło, ale dobra. Mimo tego, że zniszczyłem posążka, widzę, że mogę się przy nim odradzać, więc nie jest tak źle chyba. Dobra. Na spokojnie, może... poradzę. No jasne. Nie poradzę. Bo jestem takim jełopem, że oczywiście... tracę wszystko i umrę se, zanim cokolwiek uda mi się osiągnąć. Chyba się może lepiej w parowanie nie będę bawił, bo jeszcze na tym umrę ponownie. Chciałbym zakończyć dzisiejszy epizod nie śmiercią, a ubiciem tego smoczego rycerza. Dwóch smoczych rycerzy na jeden epizod to będzie chyba dobry wynik.
Dobra. Dobra. Teraz ten wyskok się przyda. Jak on zaczyna już latać, to mi się wydaje, że jest trochę nawet łatwiej z nim niż jak nie latał. Mówię co oczywiście pewnie ginąc właśnie. I do widzenia. Nie. Nie do widzenia? To może teraz. Tak? I się udało na szczęście i znowu tylko kamyk duszy. Nie. Patrzmy co to za ciemne pomieszczenie. Już mi się tu nie podoba. Nawet nie wiem czy to przez kwestię tego, że to jest ciemne pomieszczenie, przez kwestię tego, że jest tutaj, że już widziałem tam tego księdza całego jakby. W sumie to jest ksiądz nawet. Czemu w sumie kapłan, ale wiecie no. A mi kapłan zawsze będzie księdzem, a ksiądz kapłanem, więc no. Jeśli na jakichś kapłanów mówił ksiądz, to nie zdziwcie się. I mamy drugą księgę na temat tej całej Origi, albo tego całego Origi. Bo nie wiem, czy Origa to jest facet, czy dziewczyna. Ale dobra, w tym widzę, że jeśli wlezę tutaj bez użycia piór, to dostanę nagrodę kolejną jakąś. W sumie chyba nie jest żadnym problemem. A, spoko. Ja w sumie czego muszę użyć, to w takim razie te pióro, te. Wiesz, że to nie przywróci mi nie wiadomo gdzie. Te, do zniszczonego posążka na szczęście. Problem. Dobra, załatwione. A. Czyli na końcówce życia będę musiał przeżyć. Wszystkie problemy. Nie, nie, nie. Mówiłem, że chcę zakończyć na tym smoczym pisarzu, ale teraz jednak mam większą ambicję. Moja ambicja jest naprawdę taka wielka, co ktoś mówi, że tej gry nie ukończę za szybko. Dobrze wiadomo, moja ambicja zawsze kończy się tym, że chcę coś osiągnąć, a mi to masakrycznie nie wychodzi wręcz. I przez to ginę, lamię i w ogóle. Oh, damned. Jakiś nowy łuk. Łukeł. 12 obrażeń, ten ma 15, ale ma jakąś inną. Cały nakładają krwawienie. Mogło być gorzej. Dobra. W takim wypadku nie wiem jak bardzo zepsułem i w ogóle, ale mam nadzieję, że odcinek tak czy jak udany i wam się podobał i w ogóle wiecie, standardowo. Jeszcze tylko na zakończenie. A, w sumie ten mógł strasznie mało bije, więc nie wiem po co tak nawet próbowałem. Dobra, to muszę dać ja na zakończenie tylko, postaram się znaleźć właśnie jeszcze. Chciałem powiedzieć kolejnego tego, idola śmierci, ale coś mi nie mówi, że miał je tutaj znaleźć, więc chyba odcinek będzie jednak dłuższy, przynajmniej dopóki nie znajdę śmierci. I prawdopodobnie this church was a monument to him once. O, proszę. Czyli to ten snajper był, to ta Origa. I w sumie też wygląda jak ten cybernetyczny, tam z dołu. Chosen of Alduin. People clamored in adoration. They sought to be anointed, as he was, by self-proclaimed gods. Usurpers who touted him like a trophy, inspiring entire generations into fervent devotion. In return, they promised immortality. Then you walk among the fools and the ghosts of Alduin. I watched as the bulwark's mind and body slowly decayed.
until all that remained was his reaching soul. But he never lost his sense of purpose, despite any who prayed here. Having long since perished, and now you, who have silenced his thunder. The storm that once heralded judgment, now who shall deem whether one is worth becoming immortal or not? Perhaps I shall take upon his mantle. Kolejny zniszczony posąg? Serio? Nie wiem co, jak, ale nie mogę odcinka robić w nieskończoność, a posągi wszystkie są poniszczone, co? No nie napawa radością. Why have you come to disturb the dead? Spoko. To jest przeciwnik tego typu, który będzie mnie szybko ubijał. Get used to your new accommodations. The bars will rust eventually. Perhaps by then you will rethink your glory seeking. Tell me, if you are already immortal, why do you seek the citadel? Dead by now. You are not the first to venture here with misguided sentiment. Abandon your search. Nobody reaches the citadel, and neither will you. Co? Aha. Ciekawe. Speak, servant. O, śmierć się do nas odezwał znowu. Watching you dawdle so has given me conniptions. A dangerous pastime for you mortals. Ciekawe. Of all things, that is the question that plagues your thoughts. Nieźle. Śmierć już wkurza, tak teraz powiem tylko, że ze wszystkich pytań jedyne co zaprząta umysł naszego bohatera to to, czy śmiertek zawsze jak go ożywia musi targać ze sobą cały jego ekwipunek. Me. Now cease your idling, it's time to go. Niby jest coś takiego, ale w sumie... Po co, jak mam coś takiego? Dużo lepsze. No i niestety nie udało się nic osiągnąć, więc... Nieważne jak długi ten odcinek był, będzie, czy miałby być, musimy wrócić do naszej... Do osady, wiecie. Bo z tego co kojarzę, jeśli nie pójdę do Nie, Jezuśku, nie. Chciałem, żebym narobił, zmordowałem pióro. Właśnie kontynuując, jeśli nie pójdę do posążka śmiertka, to ponoć po prostu gra mi się zresetuje w postępie dosyć mocno, więc... Dobra. Lepiej chyba będzie... Pod względem bezpieczeństwa i pod względem wszystkiego ogólnie, właśnie, nawet kosztem potem długiej ścieżki. No właśnie, długiej ścieżki powrot w tą stronę, no nawet tutaj usiąść. Tak więc no, co ja tu będę dużo gadał, odcinek prawie 40 minut. No i dziękuję wam za oglądanie, oczywiście. Do zobaczenia w następnym epizodzie, który postaram się, żeby był chociażby za 2 dni, bo jak mówiłem, teraz mam trochę duży natłok. No, ale spokojnie, nie porzucam YouTube'a, dalej będzie wszystko. Może trochę rzadziej, jak już wspominałem przed chwilą, no ale no, to jest temat na w sumie może kiedyś podcast, który YouTube mi nie zablokuje, bo ma tam do blokowania moich podcastów. Ale dobra, no to ja już nie będę tu marudził. Do następnego, no i trzymajcie się. Ej.